łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. Swoim świadectwem chcą dzielić się z nami także kolędnicy misyjni, mali misjonarze, którzy w diecezji tarnowskiej już od 25 lat poprzez trud kolędowania głoszą dobrą nowinę. Dlatego z wdzięcznością za ten jubileusz wyruszą z tegorocznym hasłem Tobie Boże, dzięki, chwała. Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzą z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga, i rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali. Potem złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Oto słowo Boże. Franciszka, biskupów i kapłanów, aby pełni Ducha Świętego wprowadzili ludzi wszystkich narodów do światła wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby świadectwo ich miłości i ofiara przynosiły wzrost Królestwa Bożego w ludzkich sercach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię za urzędników misyjnych i tych, którzy przyjęli ich do swoich domów, by ich materialna i duchowa pomoc dla najbardziej potrzebujących w krajach misyjnych jest najpilniejsza zaowocowała w ich życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlę się za wszystkich, którzy przyjmą kolędników misyjnych, aby ich serca były wypełnione pokojem i miłością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlę się za zmarłych misjonarzy, aby cieszyli się oglądaniem Boga na wieki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zebranych, abyśmy troszcząc się o świętość życia nie zapominali o naszych bliźnich potrzebujących wsparcia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy 25-lecia kolędowania misyjnego w diecezji tarnowskiej. Pamiątki kolędnicze, które kolędnicy zostawią w każdym domu. Są one wyrazem naszej modlitwy i wdzięczności za każdy gest wspierający to dzieło. Chleb i wino. Za chwilę staną się ciałem i krwią Chrystusa, by dać nam udział w uczcie eucharystycznej, która czyni z nas prawdziwych uczniów misjonarzy. Trzeba kaplicy. Zdani wciąż na naszą pomoc, na nią dziś czekamy. Dzięki waszym misjonarzom Boga w nim poznamy. Również dzieci głuchonieme szkoła będzie cieszyć, do szpitala z chorym dzieckiem matka w nas pospieszy. Kolędnicy z ćwierć wieku misją pomagają. Studnie, szkoły i szpitale, kaplice powstają. I
Glądam zaba emu singila, radośnie rozbrzmiewa. Tobie Boże dzięki i chwała, każdy z nas zaśpiewa. Kamerunu, Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Boliwii, Brazylii oraz Libanu i Syrii. Prosimy Cię o to przez Twojego nowonarodzonego Syna. Thank you.
da nam syna, obdarzy dziecinę. Mały Jezus się narodził w ubogiej stajence. On nas kocha i wyciąga do nas swoje ręce. Tu na ziemi wiele potrzeb i smutku jest wiele. Przemnij nam lekarze i nauczyciele. Pragną miejsca do nauki, nie ma te świetlicy, byśmy mogli Boga chwalić, potrzeba kaplicy. Zdani wciąż na waszą pomoc, na nią dziś czekamy. Dzięki waszym misjonarzom Boga wnet poznamy. Również dzieci głuchonieme szkoła będzie cieszyć. Do szpitala z chorym dzieckiem matka też pośpieszy. Kolędnicy już ćwierć wieku w misję pomagają. Studnie, szkoły, szpitale, kaplice powstają. Egonta zapa emu singla, radość rozbrzmiewa. Tobie Boże dzięki chwała, każdy z nas zaśpiewa. Betlejem dzisiaj, Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas o co chodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta krękają. Cuda, cuda, o